Dzień dobry, to znowu my. Seans psychologiczny w pełnym składzie, nadal z Malty, a dokładnie sprzed kina Impulse Cinema w miejscowości Budziba. No, jak Agata powiedziała, z Malty, a nasz pobyt na tej wyspie już dobiega końca. Z drugiej strony zaczyna się rok w kinie i w związku z tym chcemy się z Wami podzielić naszą subiektywną listą tytułów, które warto w 2018 roku zobaczyć. Tytułów bogatych psychologię, emocje i przeżywanie prawdziwych historii na ekranie filmowym. Bardzo trudno było ograniczyć się do 10, bo tak ustaliliśmy, po 5 na głowę. No ale cóż, trzeba było, więc. To ja zaczynam, rozumiem, tak? Zacznij. To ja zaczynam. Moja lista składa się z 4 filmów zagranicznych. Jeden film to tytuł polski, u Agaty jest odwrotnie, proporcje wychodzą równe. Jako że jestem zwolennikiem, fanem prawdziwych historii filmów biograficznych, to 3 tytuły to takie właśnie ekranizacje. Pierwszy z nich Czas mroku, The Darkest Hour. Zresztą film godny uwagi chociażby dlatego, że znajdujemy się na Malcie, bo opisuje historię zaangażowania Wielkiej Brytanii w konflikt podczas II wojny światowej, podejmowanie trudnych, konfrontacyjnych decyzji i przede wszystkim postać Winstona Churchilla, którą zobrazował Gary Oldman. Ja miałem ciary, jak oglądaliśmy zwiastuny filmowe. Dla mnie ten aktor to jest, no to jest instynkt na ekranie, wszystko co gra, robi z tego perełkę. Takie też mam oczekiwania co do tego filmu, a jeżeli chodzi o psychologię, to interesuje mnie kontekst podejmowania decyzji, trudnych decyzji w sytuacji skrajnie kryzysowej, ogromnej odpowiedzialności spadającej na barki jednostki, zestawionej właśnie z losami całych narodów. Jestem bardzo ciekaw, jak ta historia zostanie opowiedziana w kinie. Wiem, że Agata jest fanką Kristin Scott Thomas, która gra rolę żony Winstona Churchilla. Tak, jest to film, na który oczywiście ja też bardzo, bardzo czekam. Na mojej liście są 4 polskie filmy, z czego się bardzo cieszę, bo to świadczy o tym, w jak dobrej kondycji jest polska kinematografia. I pierwszym polskim filmem, na który czekam, to film Atak Paniki w reżyserii Pawła Maślony. Oczywiście ze względu na tytuł i na temat, to kilka historii, kilku bohaterów, których łączy tytułowy atak paniki, czyli bardzo nieprzyjemne uczucie takiej utraty kontroli. W czasach, w których myślę, że bardzo boimy się tę kontrolę utracić. Film niedoceniony w Gdyni, ale bardzo pozytywnie o nim mówią krytycy, recenzenci, których ja cenię i lubię. Wybitna podobno Magdalena Popławska, którą też uwielbiam. Świetna Dorota Segda. Zwiastun szalony, histeryczny. Myślę, że taki będzie też film, także już przebieram nóżkami. To ja przebieram nogami w związku z tym na kolejny tytuł, Nić Widmo, kolejna biograficzna opowieść na ekranie, w tym przypadku w reżyserii Paula Thomasa Andersona i też jednego z moich ukochanych reżyserów, bo spod jego pióra, trudno powiedzieć, ale spod jego oka reżyserskiego wyszły takie filmy jak Magnolia, Mistrz, Aż poleje się krew, film, który uwielbiam. No i Boogie Nights. I w tym roku podobno po raz ostatni na ekranie Daniel Day-Lewis, który gra tytułową, czy główną rolę w tym filmie. To też jest aktor no, rasowy z mojego punktu widzenia, potrafiący kreować postaci z krwi i kości. Taki żywy, emocjonalny aktor. Historia, która ma opowiadać losy pewnej pary silnych osobowości i trudne emocje w relacjach i z tego powodu jestem przekonany, że warto na ten film się wybrać. Mam nadzieję, że Daniel Day-Lewis straszy zakończeniem kariery aktorskiej i mam również nadzieję, że będzie podążał ścieżkami Antonego Hopkinsa czy Judi Dench i przez wiele, wiele lat jeszcze będziemy oglądać go na ekranie. Drugi tytuł to Nić Widmo. Mój drugi tytuł, na który czekam, to Wieża Jasny Dzień, Jagody Szelc, debiut łódzkiej reżyserki, wykształconej w łódzkiej szkole filmowej.
Dlaczego czekam na ten film? Jest to podobno film inny niż wszystkie, niezwykły, metafizyczny, opowiada historię przygotowań do komunii dziewczynki 8-letniej. Ze względu na tą uroczystość odwiedza dom rodzinny siostra matki głównej małej bohaterki, która okazuje się biologiczną matką dziewczynki, o czym dziewczynka nie wie. Dla mnie to jest ważny temat z punktu widzenia takich pytań o prawo dziecka do wiedzy na temat swoich korzeni, swojej tożsamości, tajemnicy rodzinnej. Jest to film, który zachwycił Gdynię. Mam nadzieję, że zachwyci i mnie albo nas. No, jestem przekonany, że nas, bo to, że są na mojej liście aż 4 filmy zagraniczne, nie oznacza, że nie uwielbiam polskiej kinematografii. No, jakoś trzeba było tą dziesiątkę stworzyć, choć tytułów, o których można byłoby mówić, jest naprawdę, słuchajcie, o wiele, wiele więcej. No to idziemy dalej. Trzeci film na mojej liście, dalej konsekwentnie zagraniczny i historia taka około faktograficzna, to uwaga, uwaga, tytuł jest przewrotny. 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Taki tytuł filmu. Polscy tłumacze ze strony dystrybutorów nie będą musieli głowić się, jak go przerobić, bo jest to oryginalne tłumaczenie. Film z rolą główną Frances McDormand, znanej przede wszystkim z filmu Fargo, żony prywatnie jednego z braci Coen. No, dla mnie to jest aktorka, która może zagrać wszystko, będę chodził do kina na wszystko, gdzie będzie grała. Zresztą uwielbiam też, to tak trochę dygresyjnie, film Wszystkie odloty Cheyenne'a z Seanem Pennem, gdzie gra żonę głównego bohatera. I wracając do filmu, powtórzę o przewrotnym tytule, 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Film opowiadający historię matki, która tragicznie traci córkę, zamordowaną córkę, gdzie śledztwo nie przynosi żadnych efektów, w zasadzie można powiedzieć, tak kolokwialnie rozchodzi się po kościach, nikt nie ponosi odpowiedzialności i ona bierze sprawy w swoje ręce za pomocą tych 3 tytułowych billboardów, w których zawiera treści odnoszące się do pracy policji, żeby więcej o filmie nie mówić. Film prawdopodobnie, tak czujemy oboje, kiedy o tym rozmawialiśmy, który może opowiadać historię z jednej strony radzenia sobie z traumą po stracie córki w taki mocno, może trochę agresywny, bardzo emocjonalny sposób, ale nie ma się co dziwić, ludzie bardzo indywidualnie traumę przechodzą i proces żałoby po stracie bliskiej osoby. A z drugiej strony ja też odczytuję w tym taki trochę wątek, może metafory na obywatelskie nieposłuszeństwo i na to, żeby brać sprawy w swoje ręce wtedy, kiedy system zawodzi. Zobaczymy o czym będzie ten film. Na pewno osoba głównej bohaterki przyciąga. Trzeci film, na który ja czekam, to film 53 Wojny i jest to debiut reżyserski aktorki Ewy Bukowskiej. Jest to film na podstawie historii opisanej w 3 książkach, wszystkie 3 czytałam, Grażyny Jagielskiej, żony Wojciecha Jagielskiego, wieloletniego korespondenta wojennego. Jest to historia z jednej strony życia z korespondentem wojennym, życia w ciągłym lęku o jego życie i konsekwencji, jakie z tego wynikają, psychologicznych konsekwencji, jakie niesie ze sobą życie w permanentnym stresie, czyli tak zwane PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, który przeżywają również osoby nie tylko będące narażone na wojnę bezpośrednio, ale również właśnie bliskie osoby takich osób. Książki robią wrażenie, zobaczymy jak będzie z filmem. Znów Magdalena Popławska, którą bardzo, bardzo lubię. Michał Żurawski, bardzo, bardzo jestem ciekawa. No mnie ten film też bardzo ciekawi, to dodam od siebie. I opowiadając dalej o tytułach, które wybraliśmy, 4 ostatni zagraniczny film na mojej subiektywnej liście to jest zmiana gatunkowa, bo to kształt
wody Guillermo del Toro, znanego chociażby, no tutaj wypłynął na szerokie wody poprzez Labirynt Fauna, meksykański twórca, reżyser. Dlaczego ten film? Dlatego, że Guillermo del Toro stoi pomiędzy gatunkami, z jednej strony baśnie, z drugiej strony ogromne superprodukcje z efektami specjalnymi, a tutaj ponownie sięga po konwencję baśni, ale powiązanej z wieloma innymi gatunkami filmowymi. Podobno to taki właśnie eklektyczny miks różnych estetyk, bo i kino szpiegowskie, i romantyczna historia. Ja lubię czasem takie przeskoki. Nie zawsze wszystko da się opowiedzieć przez prawdziwe biograficzne historie. Czasem trzeba trochę pobudzić naszą nieświadomość poprzez abstrakcję, metaforę, baśnie. I no, tego w tym filmie będę w 2018 roku na ekranie szukać. No i Sally Hawkins, którą ja też bardzo lubię. Ostatnio oglądaliśmy ją w filmie Maudie. Wcześniej w Happy Go Lucky jest dla mnie naprawdę niezwykła, tak przykuwająca uwagę, także ja również ze względu głównie na nią czekam, na ten film. To jak już mówisz też o obsadzie i aktorce, to warto wspomnieć również o męskiej obsadzie, o panach Richardzie Jenkinsie i Michaelu Shannonie. Z mojej perspektywy to są tacy brzydcy, ale męscy faceci w Hollywoodzie i ja cenię role wcześniejsze obu panów. Także warto również ze względu na obsadę aktorską wybrać się na ten film do kina. Kolejny film na mojej liście to Zabawa, zabawa Kingi Dembskiej. I czekam na ten film ze względu oczywiście na temat. Film opowiada o kobietach na zakręcie, o chorobie alkoholowej kobiety, co szczególnie rzadkie i ciekawe w filmie. I no, mogę się tak wyrazić, że jest to mój temat, bo pracuję z osobami uzależnionymi głównie od alkoholu, więc ten temat bardzo mnie interesuje. I pamiętając poprzedni film Kingi Dembskiej, Moje córki krowy, mam nadzieję, że i w tym filmie te trudne tematy podejmie Kinga Dembska, tak jak w poprzednim filmie, też dość satyrycznie i komediowo i w dobrym tego słowa znaczeniu lekko. No i również obsada. Agata Kulesza, Dorota Kolak, Marcin Dorociński, Maria Dembska. I tutaj chcę powiedzieć, że Agata Kulesza i Dorota Kolak, moje ukochane aktorki, wiem, że dzisiaj mówię, że jest ich wiele, ale tak jest. To takie moje prywatne, osobiste odkrycie, ponieważ zarówno Agatę Kuleszę, jak i Dorotę Kolak odkryłam na długo przed tym, zanim odkrył je świat. Pamiętam, jak Agatę Kuleszę oglądałam w 2002 roku w filmie Moje pieczone kurczaki i już zastanawiałam się nad tym, co to w ogóle za kobieta i jaka aktorka co to będzie. No i jest. I Dorota Kolak, którą z kolei oglądałam w serialu, pamiętam, miałam 10-12 lat, w serialu Radio Romans. Oglądałam ten serial z wypiekami na twarzy jako fanka radiowa od dziecka. I pamiętam Dorotę Kolak, która grała Wandę Kreft, główną bohaterkę, i ją uwielbiałam ponad wszystko. I bardzo się cieszę, że wreszcie też świat filmowy ją docenił. No, skoro Agata mówi o polskich aktorkach, to mnie nie pozostaje jak spuentować swoją listę polskim filmem ostatnim na niej. To film zapowiadany tak jeszcze enigmatycznie, bez żadnych konkretów, Siedem uczuć Marka Koterskiego. Niewiele wiemy, w zasadzie nic nie wiemy o fabule, o koncepcji na ten film, poza tym, że Marcin Dorociński pochwalił się scenariuszem filmu, upublicznił jego pierwszą stronę okładkową. Dlaczego ten film? Pomimo tego, że nic o nim nie wiem, dlatego, że Marek Koterski to jest z mojej perspektywy wybitna postać polskiej kinematografii ze względu na wrażliwość i oko, jakim patrzy na naszą polską rzeczywistość. I dla mnie jest on takim naturalnym spadkobiercą Stanisława Barei, jeżeli chodzi o pokazywanie za pomocą soczewki filmowej
przywar mentalności, trochę takiej dulszczyzny polskiej poprzez tragikomedię. I takie mam też oczekiwania co do tego filmu, nie wiedząc w zasadzie nic o nim, że jeśli już się pojawi w 2017, to znowu da nam do myślenia i pozwoli przyjrzeć się naszej polskości trochę jak w lustrze, trochę w krzywym zwierciadle. Jana Koterskiego czekam też bardzo i muszę to powiedzieć, że oczywiście czekam również na Szumowską, na Pawlikowskiego, na Smarzowskiego, którzy też w 2018 roku ich filmy mają się pojawić na ekranie. A ostatni film na mojej liście jest filmem zagranicznym. Jest to film Lady Bird, czyli Biedronka. Znów debiut reżyserski, aktorki Grety Gerwig, którą pokochałam w filmie Frances Ha. Grała tam tytułową Frances Ha, uroczą, neurotyczną, niezdarną, chaotyczną Frances. I Greta Gerwig napisała scenariusz do tego filmu i film wyreżyserowała. Scenariusz jest podobno genialny, dialogi wybitne. Jest to film opowiadający o buncie. Rok z życia zbuntowanej nastolatki, o jej relacji z matką, a też wyobrażam sobie, że jest to film, czy może to być film o roli buntu w ogóle. Ważnym, a nawet koniecznym etapie w zyskaniu dojrzałości emocjonalnej, tożsamości. Także bardzo, bardzo się na ten film też cieszę. No, jak usłyszeliście, to jest tylko 10 tytułów, a bogactwo jest przeogromne na ekranach. Chodźcie jak najczęściej, wybierajcie świadomie, czasem dla zabawy, czasem dla refleksji. My na pewno będziemy dzielić się swoimi spostrzeżeniami na seansie psychologicznym, ponieważ dużo tu się dzieje w kinie Empire Cinema Bujiba, to powoli będziemy kończyć. Dużo się dzieje, ludzie wchodzą, wychodzą. Słuchajcie, naprawdę kino na Malcie ma się dobrze. No to tyle chyba na dziś. No to co, kochani, widzimy się w kinie, jednym bądź drugim łódzkim. Do zobaczenia. W każdym, w Polsce, w Europie i na świecie, gdziekolwiek oglądacie seans psychologiczny, zapraszamy na nasz kanał na YouTube'a, subskrybujcie, na Facebook również i Instagram. No, działamy. Do zobaczenia w kinie. Wszystkiego dobrego.